Ta. Chyba znów czas na taki film. Witajcie, moi kochani. Długo żeśmy się nie widzieli w. tym tle. Dzisiaj znowu mamy poważny temat do obgadania. Mianowicie chodzi o bajonetę 3 i o zachowanie ludzi, które z tą sytuacją idzie. O co chodzi? Mianowicie Poprzednia aktorka bajonety. Okazało się, że nie będzie pracowała nad um, podkładaniem głosu Bajonecie w bajonecie 3. Wybrali na to inną aktorkę i teraz dowiadujemy się dlaczego. A przynajmniej jedną stronę tematu się dowiedzieliśmy. Aktorka, która grała bajonetę, twierdzi, że odrzuciła ofertę. Którą oferowano ją za podkładanie głosu bajonecie w trójce. I to było za mało. 4000, to za mało. Ja tutaj nie mogę zbyt wiele powiedzieć, czy to prawda, czy nie. Inni na Twitterze udają, jakby wiedzieli, czy to jest wystarczająco, czy nie, albo powtarzają po innych, którzy mówią, że wierzą. Ja nie mam pojęcia, mówię otwarcie. I jeżeli naprawdę została zapłacona albo za mało, albo oferta była za mała, to Rozumiem, dlaczego ona się o to wścieka. Jasne, to jest nieuczciwe. Jednakże nie rozumiem, jak osoba, która ma problem z tym, że została według siebie nieuczciwie potraktowana. Osoba, która chce sprawiedliwości dla siebie, sprawiedliwej zapłaty, chce zostać wynagrodzona normalnie za swoją pracę, którą odwaliła. Jak ktoś taki może rujnować pracę innych osób czyli deweloperów i wszystkich innych też nowej aktorki głosowej która została wymieniona na nią jak można marnować pracę takich osób namawiając ludzi do bojkotu bo ona w swoim statementcie nie tylko powiedziała że została mnie uczciwie potraktowana chciałbym więcej pieniędzy podając swoje argumenty i swoje żale nie ona mówi nie kupujcie bajonety, 3, nie płacicie za tą grę, tylko dacie te pieniądze na cele charytatywne? To jest też dość dziwne. Nie, nie wiem, co o tym myśleć też. Ogólnie jej zachowanie jest bardzo dziwne, ale no potrafię przynajmniej zrozumieć frustrację, tak? Frustrację, która z tego wychodzi, i dlaczego chce się tak, jakby zemścić, tak? Ale robi to w bardzo hamski sposób. Ale z czym mam znacznie bardziej problem, to ludzie z internetu wyjebane z kurwy syny. Wy, którzy myślicie, że to jest uczciwe, jeżeli nie będziecie kupowali teraz gry, bo no, ta osoba, która jest za to odpowiedzialna, albo ta drużyna osób, która jej zaoferowała mniej pieniędzy, że oni mają nie dostać grosza z waszych kieszeni, mają nie zostać wspierani, bo coś takiego zrobili. Wy szukacie sprawiedliwości. Walczycie dla sprawiedliwości, tak? Myślicie, że jak nie kupicie gry, anulujecie preordery chociaż ja tu już nie jestem w sumie pewny, czy aż tak dużo z Was naprawdę te preordery składało. Wiecie to no, troszeczkę dziwne, że zawsze te osoby, które jakby mają najmniej wspólnego z serią jeszcze nigdy nie słyszałem o tym, by gadali, że cieszą się na te gry, że będą w nie grali że oni zawsze mają preorder, który na mogą skasować, nie? to też to bardzo zabawne. Ale czy to jest kurwa uczciwe? Czy to jest uczciwe? Zamknij Ryj telefon, zamknij Ryj, później, później odzwonię, później odzwonię. Czy to jest uczciwe, by rujnować 8 lat pracy, chyba nawet od bajonety 2, deweloperów, ludzi, którzy są odpowiedzialni za muzykę, za fabułę, za, no, za, za wszystko, też innych aktorów głosowych, japońskich czy angielskich? Zamknij kurwa. Ryj, ja pierdolę. Je... Przepraszam, jestem trochę wkurwiony, bo ym, sytuacja jest bardzo, bardzo chamska. I nienawidzę czegoś takiego. Bojkoty to największe gówno, które może się zdarzyć. Ym, w wielu przykładach są momenty, które no, być może są uzasadnione, gdzie rzeczywiście cała firma stoi za gównem. I wszyscy, którzy w tym projekcie ym, swoje paluszki mieli ym, włożone, że to rzeczywiście jest... Uzasadnione, ale w większości przypadków, które są tak głośno, omawiane na Twitterze, że jest to po prostu głupota, bo chcą ukarać jedną osobę, i przez to albo kilka osób, i przez to wszyscy inni są wyruchani. I ja chcę was tutaj namówić, ludzie, byście wspierali bajonetę 3. Ja byłem pewny, że kupię Bajonetę 3. Byłem pewny, że zrobię Let's Play z bajonety 3. I wszystkich Was. Proszę o zrobienie tego samego. Może niekoniecznie o nagranie let's playa z Bajonety 3. Niektórzy może mają możliwość. Um, ale... Jeżeli interesują was gry akcji, jeżeli chcieliście Bajonetę i tak zagrać, jeżeli trailery was zainteresowały, kupcie. Jeżeli planowaliście kupić, kupcie. Nie dajcie się sobie sprać mózgów przez takie głupoty. Jasne, szkoda tej aktorki. Jeżeli to wszystko zdarzyło się tak naprawdę jak mówią. Ale nie słyszeliśmy też drugiej strony. Camilla napisał, um, no, szef Platinum Games napisał na Twitterze swoją typową kamijową odpowiedź, gdzie mówi, że to nie do końca prawda. Trochę za mało, jak na razie informacji, ale tak naprawdę nie mamy nic konkretnego od innej strony. Jak wygląda to z tej strony? Kto w ogóle jest odpowiedzialny za to, że tyle jej zaoferowali? Nie wiemy. A już namawiamy do bojkotu. Jedną rzeczą w sumie jest to, że sam dla siebie decydujesz człowieku, że gry nie chcesz już teraz grać, chociaż nie wiem jak, jak to działa, jak ludzie mogą nagle przestać interesować się grą, na którą się cieszyli od lat, bo są pogłoski powiedzmy, no, że po jedna strona zamieszana w tą grę coś powiedziała. To trochę za mało dla mnie, żeby zrozumieć dlaczego... Chcesz od razu nie grać już tą grę, na którą się cieszysz podobno tyle lat? Ale to twoja sprawa. Jednakże, namawianie do bojkotu i atakowanie ludzi, którzy chcą zagrać tą grę i cieszą się nadal na tą grę, jest po prostu pojebane. Gdzie ty się wychowywałeś? W Syberii? Czy w Mordorze? Ty głupia dziwko. Nie, no ale ludzie. Wracając do tematu. Proszę was, jeżeli jesteście zainteresowani grami akcji i może pierwszy raz słyszycie teraz o Bajonecie, obejrzyjcie trailery. Zobaczcie, czy gry was interesują, czy Trójka was szczególnie interesuje. Przyjrzyjcie się temu. Chcę wzbudzić wasze zainteresowanie Bajonetą. Może zajrzycie do mojego let's play'a, jak wyjdzie. Teraz jestem jeszcze bardziej pewny, że go nagram 28.10. No, tego miesiąca, 2022. Piękny październik. Ehm... Um zajuczę albo do let's playa, albo żyć jakieś inne gameplaye, może u kogoś innego do let's playa. Zobaczcie, czy gra wam odpowiada, czy jesteście zaciekawieni i wspierajcie, nie piraćcie, bo to jest jeszcze inny temat. Jedną jest jeszcze dla siebie mówić, że zbojkotujesz, nie będziesz wspierał tego swoimi pieniędzmi, bo to jest przeciwko twojej naturze i wszystkiemu, co jest dla ciebie ważne. Ale dlaczego wtedy kradniesz? Dlaczego mówisz, że będziesz piracił tą grę? Na którą pracowała masa osób. Widać po trailerach, jakim sercowym projektem jest bajoneta, czy jak pięknie ta gra zrobiła upgrade i przeskok od dwójki. Jedynka już była niesamowitym skokiem od. E, dwójka była już niesamowitym skokiem od jedynki. Ale trójka to jeszcze zupełnie coś innego. Trójka wydaje się być nawet skokiem od Devil May Cry 5 mocnym. Co było ostatnią taką grą akcji, która. Tak niesamowicie wiele um, no ludziom namieszała w głowach, się bardzo spodobała, no wiecie, zrobiła aferę. To była ta poprzednia gra i Bayonetta 3 ma szansę to przebić. To wszystko, co było widać na trailerach do tej pory, czy to gameplayowo fabularnie, z pomysłów, bardzo się cieszę na tą grę. Nikt mi tego nie zepsuje. W dniu premiery będziemy grali i. Ludzie, przede wszystkim nie dajcie się zastraszyć. Mówić i wmawiać sobie, że jesteście gorszymi ludźmi, bo cieszycie się na, na tą grę, a ktoś inny uważa, że to jest złe. Tak samo jest z byciem fanem Harry'ego Pottera. Możecie nadal być fanami Harry'ego Pottera, mimo że autorka jest no, dość z tyłu, jeśli chodzi o bycie najlepszą osobą na świecie. Ale też nie do końca na samym tyle bycia najgorszą osobą na świecie. Po prostu jest jaka jest, ale. Nie dajcie sobie też mawiać, że jesteście gorsi, bo nadal lubicie Harry'ego Pottera, było to wasze dzieciństwo, czy coś i dalej się cieszycie na przykład na tą nową grę Harry'ego Pottera, y, Hogwart's Legacy, co nie. Um, no, to był taki mały rancik. Miałem zamiar z początku podejść do tego bardziej neutralnie. Um, do aktorki mam zamiar dalej podchodzić neutralnie. Moje pierwsze... Wrażenie po tym wszystkim było, też się trochę na nią wkurzyłem, ale tutaj na filmie nie chcę obrzucać ją z głównym, bo no, nie zasłużyła chyba, nie? E, trzeba spróbować zrozumieć też ją, ale niektóre rzeczy naprawdę dziwnie robi. Ale do tych ludzi, do tych internautów pojebanych, którzy znowu ze swoim jebanym bojkotem przychodzą, i to nie taki no, zdecydowanie samemu, tylko robienia antyreklamy temu wszystkiemu. Mam nadzieję, że będzie to jak przy Pokémon Sorty Shield. Że to całe narzekanie po prostu wzbudziło zainteresowanie jeszcze większego grona osób i kupią tą grę bajoneta 3. Niech się sprzeda. Niech Bajoneta 3 się sprzeda. I daliście tym wszystkim sukinsynom, którzy teraz całe swoje życie najwyraźniej wkładają to, żeby zniszczyć komuś życie. Dobra, może trochę przesadziłem, zniszczyć komuś lata pracy. Bo to nie jest taka fajna rzecz. Wyobraźcie to sobie. Pracujecie nad czymś wiele lat i krótko przed premierą, krótko przed linią docelową. Gra już jest ukończona. Wymyślicie, no teraz tylko niech się sprzeda i będą jakieś fajne bonusy i w ogóle ludzie, ludzie będą nas uwielbiali, będą gadali o grze. I tutaj nagle coś takiego. I pod koniec... Rzeczywiście zostanie coś ukrócone. Rzeczywiście potencjał zostanie tak przyciężony, że granie osiągnie tego, co mogłaby osiągnąć swoją jakością, swoim. Sw no, no, pasją, która została włożona w ten projekt. A to akurat widać, że Bayonetta 3 jest ogromnym em, projektem sercowym dla wszystkich, którzy pracowali przy tej grze. No, mówię. Przyjrzyjcie się temu, zapoznajcie się z grą, jeżeli jeszcze nie oglądaliście i pomyślcie, czy was interesuje, czy chcecie w to zagrać, czy chcecie wesprzeć tą grę. A dla wszystkich, którzy mają wątpliwości teraz, pomyślcie trochę bardziej rozsądnie nad tym. Czy to ma w ogóle sens, co wy rozpisujecie się i waszą złość w internet wyrzucacie? Zastanawiam się też, Dlaczego jedna osoba musi zostać pomszczona teraz? Dlaczego inni, którzy nie mają nic z tym wspólnego, muszą cierpieć? Bo jedna osoba cierpiała. Krytyka jest jak najbardziej w porządku. Ludzie, jeżeli chcecie wypominać to i krytykować, że okej, okay, tutaj było, no coś poszło nie tak, ktoś spierdolił. Powinno to inaczej wyglądać. Jasne, ale też. Poczekajcie troszeczkę ze swoim finalnym osądem, aż dowiemy się kompletnie, jak obie strony wyglądają. No, miłego wieczoru, moi drodzy. Ja go będę na pewno miał, bo mam inne rzeczy niż jakieś głupoty internetowe, żeby się nimi zajmować cały wieczór. Wygadałem się teraz swoją frustrację, niezrozumienie i dajcie znać w komentarzach, czy chcecie częściej takie filmy, tylko może z ładniejszym tłem. Bo nie trzeba zawsze wyciągać tej kurtyny, gdy mam coś do powiedzenia, co mnie denerwuje. Ale możemy też gadać o miłych rzeczach. No, na razie ludzie. Do następnego. Cześć. Życzę wszystkim miłego dnia.